my! Gościem Pogoń TV jest Takafumi Akahoshi, który dzisiaj podpisał nowy 3-letni kontrakt z Pogonią Szczecin. Zapytam Akę, jak długo zastanawiał się nad tym, by podpisać nowy kontrakt z naszym klubem. Aka, how long thought you about signing a contract? Od dziś mam kontrakt na 3 lata, czyli do 2016 roku. 2016, yeah. Jak długo zastanawiałeś się nad jego podpisaniem? Rozmawiałem wiele z prezesem. Tematem była przyszłość Pogoni. Doszedłem do wniosku, że ta drużyna ma potencjał i dlatego podpisałem nowy kontrakt. This team has potential. Pogoń będzie najlepszym klubem w Polsce. To słowa prezesa Smolnego. Moje również. Pogoń chce być silną drużyną, silniejszą niż teraz. Oczywiście nie od razu, ale może za rok lub trzy. Pogoń will be strong team. But yeah. When you came to Pogoń, you said that you. Kiedy przychodziłeś do Pogoni Szczecin, zapowiadałaś się, że twoim celem jest grać w najlepszych ligach europejskich. In a highest level, in the other league abroad. Yeah, of course, I wanna play good league. Oczywiście chciałbym zagrać w silnej lidze. Kariera w Europie to moje marzenie. Póki co jestem zadowolony z pobytu w Pogoni, bo awansowaliśmy do Ekstraklasy. To dało mi impuls do dalszej pracy. Came to Ekstraklasa and I still want to like work for the Pogoń. That's why. Yeah. And everybody say Aka is really good player in Polish. Wszyscy mówią, że Aka to bardzo dobry zawodnik, być może najlepszy w Ekstraklasie. Jak reagujesz na takie opinie? With this opinion. Yeah, but to be honest, I don't think so because now I just play. Myślę, że jest za wcześnie na wyciąganie takich wniosków. Zagrałem raptem w 6 spotkaniach, ale to dla mnie dobrze, bo czuję presję, by grać dobrze i ciężko pracować. Thinking of like responsibility because everybody attention me, so from now I have to hard work more. Yeah. You came to Pogoń. Przyszedłeś do Pogoni z Metalurgu Lipawa. Mówiłeś, że poziom naszej ligi jest wyższy od poziomu Ligi Łotewskiej. Gdybyś miał porównać poziom teraz, gdy gracie w Ekstraklasie. Then Latvia Ekstraklasa. Yeah. And now what how can you compare Metalurg Lipawa and Pogoń Szczecin and level? For me, Pogoń is better. Jak dla mnie oczywiście Pogoń jest na wyższym poziomie. Ta liga jest lepsza na wszystkich płaszczyznach. Polish league, every quality is better more than Latvia, that's why. Yeah. And Eddie Andradina. Gdy Eddie Andradina był w Lidze Plus Ekstra, mówił o tobie, że w meczach pokazałeś do tej pory jedynie 60% swoich umiejętności. Jak się do tego odniesiesz? You are playing in match only 60% compare in training. Yeah? So do you agree with this opinion or not? Or what happened? Chciałbym, żeby tak było. Chyba muszę podziękować Ediemu za taką opinię. I hope so, but maybe I must say to. Thank you to Eddie. No, but it's true. Ale czy to prawda, że na treningach pokazujesz więcej niż w meczach? Match day? Yeah, of course, because I just play 6 game, you know. Zagrałem do tej pory w 6 meczach. Nie pokazałem jeszcze wszystkiego. Strzeliłem zaledwie jednego gola, więc dobrze. Póki co pokazałem 60%. We won against Wisła Łódź, so now is. Now it's 60%, maybe. Yeah. Maybe. Okay, but so I'm afraid to ask you. W takim razie, co potrafisz zrobić z piłką, gdy zagrasz na 100%? In 100%. Of course, I always. Zawsze gram na całego, ale wiem, że muszę jeszcze wiele udowodnić. Staram się pokazać w Ekstraklasie przeciwko piłkarzom, których tak naprawdę nie bardzo znam. Czeka mnie wiele ciężkiej pracy. And now. I need use to Ekstraklasa, you know, because now I don't know about Polish players, you know, to be honest. That's why now I still hard work all the time, yeah. Okay, thank you. Thank you for interview. Yeah, thank you.
Dziękuję. Dziękuję.